Cześć, dzisiaj lekcja dotycząca akordów otwartych. Akordy otwarte to są takie, w których generalnie używamy dźwięków pustych. Jakby te dźwięki puste są dźwiękami, które należą, wchodzą w skład akordu. Są to jedne z najbardziej popularnych akordów, ponieważ nie trzeba robić w nich tej poprzeczki barowej. Ponieważ jakby poprzeczką to jest... Są te puste struny tutaj. Można powiedzieć, poprzeczka jest na zerowym progu. Tak, jak sobie poprzeczka na pierwszym, drugim, trzecim. To tak jakby to poprzeczką jest tutaj to siodełko, to co u mnie jest czarne. Teraz w tej lekcji pokażę wam akordy molowe. Zacznę od pierwszego, najprostszego akordu, który chyba jest najczęściej używany na świecie. Jest to A-moll. Tutaj pokazuję głównie właśnie układ palców, ponieważ tabelek z różnymi takimi wykresami, gdzie palce nacisnąć i tak dalej, można znaleźć w internecie. Tutaj jednak ja chcę pokazać, jak chyba najlepiej byłoby układać palce. Pierwszym wariantem tego akordu jest taki, że kładę pierwszym dźwiękiem, jaki używam tutaj, pierwszym palcem. Jest pierwszy palec i pierwszy dźwięk, który dokładamy. Na strunie drugiej. Super wszystko widać. Pierwsza jest pusta. Następna struna B na pierwszym progu, pierwszym palcem. Następna struna G palcem trzecim, serdecznym. Następna struna D palcem drugim. Struna z kolei piąta. Będę tu pokazywał. Ta struna piąta ma być pusta. Struny szóstej nie uderzamy. Jest nieraz napisane, że ma być X. A struna siódma po prostu to jest u mnie dodatkowa. I to mniej więcej tak wygląda. Uwaga. Wariant to jest taki, że pierwszym dźwiękiem, jaki naciskamy, będzie palec drugi. Czyli drugi palec na drugiej strunie, czwarty palec na trzeciej strunie i trzeci na tej strunie. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak. Nie, na pewno nie po to, żeby dłubać w nosie. Chodzi o to, że jeśli będziemy mieli robić poprzeczki, to ten palec już jest gotowy do zagrania poprzeczki. Na przykład jeśli mielibyśmy zagrać akord A i small, H mol C. Czy widzicie, ten palec po prostu, on już jest jakby gotowy. Nawet ten układ jest nawet może troszeczkę może wygodniejszy, ponieważ ten mały palec, jak nazwa wskazuje, jest mały, więc tutaj się łatwo wciska obok palca trzeciego. Czyli pierwsza wersja jest taka. Druga wersja jest taka. Teraz proszę ja was, kochani, akord E-moll. Tutaj mamy w zasadzie chyba kilka możliwości, którymi można to zagrać. Ja gram generalnie w ten sposób, czyli tak. Struna u was najgrubsza. Szósta ma być pusta. Struna piąta ma być na drugim progu naciśnięta środkowym palcem. Struna następna, czyli struna czwarta, D, ma być trzecim palcem naciśnięta. Pozostałe trzy strunki są właśnie te puste. I on brzmi w całości tak. Uderzamy przez wszystkie struny. To pokażę wam tutaj. Kolejny motyw, jaki możemy zagrać, kolejną modyfikację układu palców, to jest, że możemy złapać pierwszym palcem na strunie piątej i drugim palcem na strunie czwartej.
może ten jest mniej wygodny, jednak może da się złapać. Następną wersją to jest taki, że po prostu trzeci palec na strunie piątej, czwarty palec na strunie czwartej. Ta z kolei wersja, o, tymi dwoma palcami się złapie, jest przystosowana, można powiedzieć, do akordów, już widzicie, barowych. Na przykład F moll. G moll. Fis moll. Czyli widzicie, można tak złapać. Ten może, można powiedzieć, że chyba jest najmniej komfortowy. Największymi palcami łapiemy. Kolejny akord to byłby akord, taki trudnawy troszeczkę, byłby to akord G-moll. Tutaj używamy z kolei właśnie też, tak jak w E-molu, wszystkich sześciu strun. Jego się łapie tak, uwaga, tadam, nie ma właściwie możliwości innego złapania, chyba że ktoś ma jakąś dziwną chorobę, dzięki której może wyginać palce we wszystkie strony. Generalnie ja go łapię w ten sposób. Uwaga, tadam, słuchajcie. Na trzecim progu, najgrubszą strunę, łapiemy drugim palcem, czyli fakerem. Strunę piątą, czyli strunę A, na pierwszym progu łapiemy. Już ten motyw może być dla początkujących przynajmniej dosyć trudny, ponieważ musimy ten palce rozłożyć aż na odległość trzech progów. Nie tu dwóch, tylko trzech, prawda? Więc no, potraktujcie to jako ćwiczenie. Na początku, o, nie dosięgam, później coraz szerzej, aż w końcu go pięknie łapię. Teraz następne struny, struna D, czyli czwarta od dołu, struna trzecia od dołu, mają być puste, czyli widzicie, te dwie są puste. A struna druga od dołu i struna pierwsza mają być złapane trzecim palcem druga struna, czwartym palcem pierwsza struna. O, w ten sposób zrobić. Te palce powinny być mniej więcej w jednej linii, prawda? No bo tu jak wyciągniemy, to już zachodzą na inne progi. Więc najlepiej go zrobić tak. Inaczej się go jednak nie da złapać, jak widzicie. Kolejny akord to jest D-moll. Tu od razu dobra wiadomość, nie używamy struny najgrubszej, szóstej. Nie używamy struny piątej w tym akordzie. Znajdziecie na transkrypcjach jakieś po prostu X-y napisane przy tych strunach dwóch. Szóstej i piątej. Ta struna czwarta, D, jak stąd akord, nazwa akordu D-moll, ponieważ to jest właśnie główny dźwięk tego akordu D. Następnie palec środkowy, który często w gniewie pokazujemy różnym osobom, kładziemy na strunie G, czyli trzeciej licząc od dołu. Zawsze licząc od dołu, żeby nie było komplikacji. Na drugim progu. Czyli palec gniewny na drugim progu. Później palec serdeczny, ten, na trzecim progu, na strunie, licząc od dołu, drugiej. I teraz pierwszy paluszek na strunie najcieńszej, na pierwszym progu. Tarararam. I uwaga, tylko cztery struny uderzamy. Jakże on jest smutny. Tutaj ten akord można próbować łapać w inny sposób. Troszeczkę trudnawo. Najlepiej chyba złapać właśnie w ten sposób. Można go jakoś modyfikować. To są właśnie te podstawowe akordy molowe. Na następnej lekcji będą durowe akordziki. Papateczki.